Sześć rodzajów orgazmu, które kobieta może poczuć. Orgazm łechtaczki. Aby osiągnąć orgazm łechtaczkowy, należy bezpośrednio stymulować łechtaczkę. Ten rodzaj orgazmu zwykle wydaje się być zlokalizowany, wybuchowy i krótkotrwały. Ale aby w pełni się nim cieszyć, musisz znać swoje ciało, a zwłaszcza strefy erogenne, które sprawiają, że jesteś najbardziej skuteczny. Więc nie wahaj się odkrywać swojego ciała w pojedynkę lub w parach. Orgazm pochwy. Nie występuje u wszystkich kobiet, orgazm pochwy pojawia się podczas stosunku z penetracją i jest odczuwany przez całe ciało przez długi czas. Ponadto kobiety z orgazmem pochwy są bardziej narażone na wielokrotne orgazmy pochwowe. Co więcej, ta ostatnia często jest związana z punktem G. Dlatego niektóre pozycje ułatwiają dotarcie do takiej pozycji, jak Greyhound, która stymuluje drugą. Orgazm analny. Niewiele wiadomo, orgazm analny odnosi się do przyjemności odczuwanej w momencie penetracji analnej. Wyjaśnia to fakt, że łechtaczka, pochwa i zwieracz połączone są tymi samymi zakończeniami nerwowymi, dlatego odbyt jest strefą erogenną. Jednakże, aby osiągnąć orgazm analny, konieczne jest dalsze smarowanie i stymulowanie obszaru. Połączony orgazm. Ten orgazm łączy orgazm łechtaczki i pochwy. Występują jednocześnie i kończą się ostatecznym orgazmem. Aby odkryć ten podwójny orgazm, najprostszym sposobem jest pozycja misjonarza, ponieważ pomaga stymulować łechtaczkę i kontrolować głębię i tempo penetracji. Orgazm piersi. W przypadku orgazmu piersi stymulowane są sutki. Orgazm piersi jest często odczuwany jako zaskakujący orgazm, ponieważ stymulacja w klatce piersiowej jest zwykle częścią gry wstępnej, ale daje intensywną przyjemność. Aby to osiągnąć, partner może zadbać o różne sposoby piersi, używając ust, języka, a nawet rąk, wszystko jest możliwe. Ten orgazm jest krótkotrwały w porównaniu do orgazmu pochwowego, ale może pojawić się kilka razy z rzędu. Orgazm szyjny. Aby osiągnąć orgazm szyjny, konieczne jest stymulowanie obszaru szyi macicy, leżącego na dnie pochwy, ale nie jest to systematyczne. Co więcej, niektóre kobiety nie mają przyjemności w stymulowaniu tej części. Jednak aby osiągnąć orgazm szyjny, należy być szczególnie podekscytowanym. Należy pamiętać, że stymulacja szyjki macicy, czyli szyjki macicy, różni się w zależności od kobiety. Tak więc, jeśli chcesz mieć tego rodzaju orgazm, należy poczekać na odpowiedni moment cyklu miesiączkowego, kilka dni przed okresem, ponieważ szyjka macicy jest mniejsza. Następnie,
Podczas aktu seksualnego, idź od pozycji misjonarza do wariantu z podniesionymi nogami i zakończ z pozycją doggy style. Jak pomóc kobiecie w jej pierwszym orgazmie? Tutaj dla Was, panowie, 8 kroków, aby pomóc partnerowi osiągnąć orgazm. Nie wywieraj na niego presji. Jedną z głównych frustracji, z jakimi spotyka się kobieta podczas aktu seksualnego, jest nacisk partnera na osiągnięcie orgazmu. W rezultacie kobieta poczuje, że nie radzi sobie dobrze. Jest to czynnik blokujący par excellence. Wskazówka: nie rozmawiaj z nią o orgazmie. Uspokój się, kojąc słowa, pokazując jej, że najważniejsze jest to, że czuje przyjemność z kochania się z tobą. Spraw, aby był twoim centrum zainteresowania. Kobieta lubi być w centrum zainteresowania i zainteresowania mężczyzny i czuć jego pragnienie, by dać mu rozkosze seksu. Jednak wiele kobiet nie ma tyle szczęścia. Wskazówka: zwracaj uwagę na swoje ciało i bądź sprytny w komunikacji, dając jasno do zrozumienia, że dobrze się bawisz przed swoim. Spraw, by poczuła się dobrze w swoim ciele. Jednym z powodów, dla których kobiecie może dojść do orgazmu, jest dyskomfort związany z zapachem i smakiem jej genitaliów. Rada: uspokój się i uspokój ją, komplementując mu piękno jego organu, jego smak. Daj jej pewność siebie i spraw, by poczuła się jak królowa, a możesz zgubić się między jej nogami. Flirt z nią. Jednym z największych błędów, jakie popełniają mężczyźni, jest szybkie przejście do pracy i szybkie przejście do penetracji. Większość kobiet lubi spędzać czas gra wstępna, całowanie i przytulanie. Wskazówka: poświęć jej dużo czasu na pocieranie się pocałunkami, całując jej uda i szczotkując bieliznę ustami, aż błaga cię, byś zapuścił się między jej nogami. Obrysuj jej łechtaczkę. Mężczyzna musi zrozumieć, że łechtaczka kobiety jest delikatniejsza niż jej penis. Dlatego musi być traktowany z wielką delikatnością i finezją. Brutalność sprawia, że jej łechta jest niewrażliwa na przyjemność. Wskazówka: ponieważ łechtaczka jest centrum kobiecego orgazmowego wszechświata, pamiętaj, aby stymulować ją umiejętnie. Użyj palców, języka lub obu, aby go pogłaskać. Twoim językiem postaraj się wykonać rundy. Ona ci podziękuje. Zapytaj ją, co lubi. Kobieta potrzebuje opiekuńczego mężczyzny i uważnie słucha jej potrzeb. Rada: nie pytaj jej, czego chce, tylko zawstydzisz ją. Bardziej inteligentne będzie zadawanie mu dwóch prędkości lub dwóch nacisków, jakie byłyby jego preferencje, aby postawić cię na właściwej drodze. Bądź cierpliwy. Kobiety potrzebują około 20 minut, aby osiągnąć orgazm. Mężczyzna musi utrzymywać powolne tempo i być cierpliwym, kontynuując uczucie komfortu.
wskazówka. Jeśli zauważysz, że zaczyna się niecierpliwić, uspokój ją i powiedz, że to uwielbiasz i że będziesz kontynuował, dopóki nie poprosi cię o przerwanie. Baw się dobrze. Rozkosz seksualna to przede wszystkim zabawa. Nie zwlekaj i odkryj kilka zmysłowych przyjemności dla swojego partnera. Idź na wszelkiego rodzaju gry z gadżetami lub odgrywaniem ról, jeśli to lubi. Nie ma nic lepszego niż entuzjastyczny partner. Będzie mogła się zrelaksować i być zaskoczona przyjemnością. Człowiek musi być w stanie zaspokoić potrzeby i pragnienia swojego partnera. Otwartość umysłu na temat seksu jest najważniejsza, a wszystko, co może podniecić twoją ukochaną, musi zostać wzięte pod uwagę w jej seksualnym spełnieniu. Będziesz jego pierwszym orgazmem, jego ulubionym. Oto jak zagwarantować orgazm zgodnie z nauką. Działa. Trzy warunki, aby wysłać 7 TH niebo. Ale tu jest moment, kiedy sprawy stały się interesujące. Aby dowiedzieć się, jakie czynniki sprzyjają wyświetlaniu fajerwerków pod kołdrą, naukowcy pytali uczestników, jak często otrzymywali seks oralny i rozmawiali o seksie oraz o tym, jak bardzo byli zadowoleni ze swojego związku. W ten sposób odkryli, że kobiety, zarówno heteroseksualne, jak i lesbijki i biseksualne, które mają orgazm prawie zawsze, to ci, którzy mieć najbardziej seks oralny. Uprawiać seks trwający dłużej niż 15 minut. Zapytaj, czego chcą w łóżku. Gratuluj swojemu partnerowi za ich działania. Wysyłaj lub odbieraj sugestywne wiadomości przez SMS Y lub przez telefon. Załóż seksowną bieliznę. Wypróbuj nowe pozycje seksualne. Eksperymentuj z stymulacją analną. Wyrażaj swoje seksualne fantazje. Miej niegrzeczne dyskusje lub wyrażaj swoje uczucia podczas stosunku. Są najbardziej zadowoleni ze swojego związku. Lista jest długa, prawda? Ale bądźcie spokojni, panowie, poczujecie ulgę, wiedząc, że dla 80% heteroseksualnych kobiet, wywołanie orgazmu wymaga tylko trzech rzeczy, w każdym raporcie, seks oralny, ręczna stymulacja narządów płciowych i ogniste pocałunki. Te trzy rzeczy połączone i na pewno sprawisz, że twój partner będzie najbardziej spełnioną seksualną kobietą na świecie. Chociaż naukowcy nie mówią, dlaczego te trzy warunki zwiększają szanse na uzyskanie orgazmu kobiety, niektóre z nich sugerują, że jednym z powodów, dla których lesbijki mają więcej orgazmu niż kobiety heteroseksualne, jest to, że ich stosunek seksualny koncentruje się wyłącznie na dążeniu do przyjemności, nie na poczęciu dziecka, które może wytworzyć pewne napięcie.
Poddanie się myśleniu tylko o chwili jest być może kluczem do dawania posiadania orgazmu.